Cześć, witam Cię bracie i siostro w drugim odcinku. No jak wcześniej powiedziałem, nie tylko bracie i siostro, mam nadzieję, że właśnie oglądasz mnie nieznajomy i chcesz się dowiedzieć czegoś i sprawdzić to oczywiście, bo nie masz się kierować moimi słowami w swoim życiu, tylko Słowem Bożym, tak? I tego najbardziej pragniemy i po to kręcimy te filmiki. Żeby dokończyć nasze rozważania z pierwszego filmiku o chrzcie, o tym, co on oznacza, tak? To musimy jeszcze dopowiedzieć sobie coś o pokucie, tak? Czym jest pokuta i o nawróceniu. I dlaczego to jest takie ważne? Zacznijmy od fragmentu, który w ogóle o tym mówi, tak? O pokucie i nawróceniu. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: co mamy robić, mężowie bracia? Wtedy Piotr powiedział do nich: pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powołał Pan, nasz Bóg. Tu pokuta, tak, czyli nawrócenie, oznacza zmianę myślenia, odwrócenie się od swoich grzechów, tak, i rozpoczęcie życia, nowego życia, tak, narodzenie się na nowo z ducha i z wody, o czym mówi Jana. Ewangelia Jana w 3 rozdziale, jak Jezus rozmawia z Nikodemem, to tam Jezus tłumaczy Nikodemowi, ponieważ Nikodem jest zafrasowany tym, jak ma się narodzić, tak, na nowo w wieku 50 lat, tak? A Jezus mówi, że tutaj nie chodzi o to, żeby wszedł do łona matki i z niego wyszedł, tak jak Nikodem sobie myślał, tylko że tutaj chodzi o narodzenie się z ducha, tak? Na nowo. O nowe życie, które dostaniesz, jeżeli właśnie będziesz pokutował i się nawrócisz. I tak naprawdę Jezus głosi pokutę od samego początku, jak zaczyna tylko głosić. Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. To mówi Jezus już na samym początku, a tak naprawdę pokuta jest jeszcze wcześniej. Bo oczywiście, kto przyszedł prostować ścieżki Pana i nawoływać do pokuty? Jan Chrzciciel, tak? Już Jan Chrzciciel chrzcił chrztem pokuty na odpuszczenie grzechów. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Czemu pokuta jest taka ważna? Ponieważ rozmawiam z ludźmi i część ludzi w świecie i ja kiedyś, tak, mamy taką, jeżeli nie przyjdziemy do światła, nie przyjdziemy do Słowa Bożego, to mamy taką zasłonę na oczach, że nie dostrzegamy tak jakby swojej winy, swojego grzechu. Jeżeli porozmawiamy z ludźmi, tak, i zaczniemy się ich pytać, czy będą zbawieni, to większość odpowie, że są dobrymi ludźmi, więc pewnie tak, tak? Czyli nie dostrzegają w sobie tego grzechu, więc nie mogą pokutować. Bo żeby pokutować, to trzeba ten grzech w sobie dostrzec. I teraz, co mówi nam Słowo Boże o grzechu, tak? I czy w ogóle ktoś jest bez grzechu, tak? I czy ktoś w ogóle może być dobrym człowiekiem? Cóż więc, czy przewyższamy ich żadną miarą? Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy wszyscy są pod grzechem. Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jedynego, nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Tak? List do Rzymian mówi, że nie ma ani jednego człowieka, który byłby dobry, tak? Który by czynił dobro. My nie jesteśmy sami z siebie czynić nic dobrego, bo jesteśmy pod panowaniem grzechu. Jeżeli nie narodziliśmy się na nowo,
nie pokutowaliśmy, czyli nie nawróciliśmy się, nie otrzymaliśmy Ducha Bożego, jesteśmy pod grzechem. Żeby Tobie uświadomić jeszcze to bardziej, chciałbym Ci przeczytać kawałek Kazania na Górze, w którym Jezus mówi, jak znasz 10 przykazań, tak? Nie kradnij, nie zabijaj. To Jezus tak naprawdę tam wynosi to do takiego poziomu, że to jest naprawdę no, nie do przeskoczenia przez normalnego człowieka, żeby to spełniać, tak? Bo Jezus mówi tak. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Nie patrzyłeś nigdy na to niemożliwe. To jak tylko możesz, musiałbyś się sam okłamywać, żeby uznać, że jesteś dobrym człowiekiem, tak? I nigdy nie zgrzeszyłeś. Jezus też tutaj mówi, w tym samym kazaniu na górze, że jeżeli tylko gniewasz się na swojego brata, tak? To już popełniasz grzech. Jeżeli nienawidzisz swojego brata, to popełniłeś morderstwo, to go zabiłeś, tak? Więc to naprawdę jest ciężka sprawa. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, a przypominam, co to powiedział Jezus, kto jest cudzołożnikiem, tak? Ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jeżeli myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem i staniesz na sądzie i zaczniesz Bogu mówić, że zrobiłeś to, to na pewno nie wejdziesz do Królestwa Bożego, tak? Bo Bóg powiedział na samym początku, że za każdy grzech należy się śmierć. Więc jeżeli popełniłeś jakikolwiek grzech, nie jesteś w oczach Boga czystym człowiekiem i nie możesz zostać zbawiony. Zbawienie jest z łaski. Jeżeli Ty dostrzeżesz swój grzech, zobaczysz, że jesteś winny i wtedy dopiero będziesz mógł dostrzec, po pierwsze, to, ile zrobił dla Ciebie Jezus, że jest Ci potrzebny, ponieważ potrzebujesz Zbawiciela, bo jak zgrzeszyłeś, a wielokrotnie w swoim życiu na pewno skłamałeś, cudzołożyłeś w ten sposób, że patrzyłeś na kobietę, tak? Nie wiem, co tam jest w Twoim sercu, tylko Bóg wie wszystko o Tobie. Całe Twoje serce widzi, tak? Więc wie o wszystkim, tak? Jeżeli tego nie dostrzeżesz swojej winy i nie dostrzeżesz tego, że potrzebny jest Ci Zbawiciel, to nie potrzebujesz tak naprawdę Jezusa. Całe życie będziesz myślał, że wystarczy, że jesteś wystarczająco dobry, żeby wejść do nieba. To jest nieprawda. Słowo Boże tak nie mówi nigdzie. Zbawienie jest z łaski, tak? I Ty tą łaskę możesz doznać tej łaski dopiero jak zobaczysz swój grzech. Dlatego wielu ludzi się pyta, to co? Nie musisz już, jak zostałeś zbawiony, chrzciłeś się, tak? Nie musisz już chodzić do spowiedzi? Nie musisz nic zrobić? Tak? Jesteś zbawiony i tyle, i możesz już grzeszyć? Nieprawda. To, tak mówią ludzie, którzy nie przeczytali Słowa Bożego, bo Słowo Boże mówi, jeżeli umarłeś w Chrystusie, list do Rzymian, zachęcam, żeby przeczytać cały. Jeżeli umarłeś w Chrystusie, to jak dalej możesz grzeszyć? Jeżeli wiesz, co Bóg dla Ciebie zrobił, jeżeli Go kochasz za to, że za Ciebie umarł i wybaczył Ci Twoje wszystkie grzechy, nieważne co popełnił, Święty Paweł, przypominam, zabijał chrześcijan. To, co zrobiłeś przed Twoim nawróceniem, Bóg Ci wszystko wybaczy. Tak? Wszystko, co nie zrobiłeś do nawrócenia, do pokuty, wszystko Ci Bóg wybaczy. Tak, właśnie to jest miłosierdzie Boże, że jeżeli przyjdziesz do Niego z otwartym sercem, pokażesz, tak, że jesteś w grzechu, jesteś tego świadomy i potrzebujesz Zbawiciela, to Bóg Cię oczyści całego. I wtedy dopiero będziesz mógł tak naprawdę kochać Boga za to, co dla Ciebie zrobił i przez to kochać bliźniego, bo będziesz widział, że mają takie same problemy, jak Ty miałeś, tak? Z grzechem. Dopiero wtedy będziesz mógł do bliźniego podejść z sercem. Bo jeżeli nie ma pokuty, jeżeli myślisz sobie, że jesteś dobrym człowiekiem, że nie jesteś taki jak ci wszyscy tutaj, tak?
to przypominam wam o takiej historii, którą opowiadał Jezus, tak? Jak przyszedł faryzeusz do świątyni i celnik, i faryzeusz modlił się tymi słowami, że dobrze, że nie jestem jak ten celnik. I dopóki nie będziesz pokutował w swoim sercu, dopóki nie zobaczysz swojego grzechu, to będziesz właśnie tak się... To będzie to właśnie. Będziesz jak ten faryzeusz. Zawsze będziesz patrzył na grzesznika i będziesz mówił, a dobrze, że ja taki aż nie jestem. A to jest nieprawda. To jest, okłamuje sam siebie, tak? Dlatego ten celnik został tam rozgrzeszony. Co tam pisze, że został usprawiedliwiony? Ten celnik. Bo on powiedział, że Panie, nie jestem godny. Panie, wiem, że jestem w grzechu. Powiedzmy sobie, tak? I dlatego poszedł. I to nie jest tak, że Ty przykryjesz swoje uczynki, znaczy swoimi uczynkami swoje grzechy, bo to jest niemożliwe po prostu. Ty nie jesteś w stanie tego zrobić. Nie masz zrobić, że Twoich dobrych uczynków będzie więcej niż tych Twoich złych uczynków, tak? To jest jedno z największych kłamstw, jakie słyszę na co dzień, co w ogóle o tym Słowo Boże i Bóg o tym nie mówi, tak? I Psalm 32 mówi tak. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu. Dlatego tak ważne jest, żeby to zobaczyć, że Bóg ci daje to za darmo. I dopiero wtedy będziesz mógł iść i kochać ludzi, kochać Boga, kochać ludzi, jak łaska Boża się na ciebie wyleje i to zobaczysz. Dopóki tego nie zobaczysz, dopóki nie zobaczysz, że jesteś grzeszny, nie odwrócisz się od swojego grzechu, nie będziesz pokutował, to nigdy nie, tak naprawdę to nigdy nie zobaczysz tego, że inni ludzie potrzebują po pierwsze Jezusa, że masz im głosić, że musisz o nim mówić, tylko będziesz zawsze jak ten faryzeusz, tak? Ja to sobie uświadomiłem niedawno i moim zdaniem to jest najważniejsze na początku samym. Moją tarczą jest Bóg, 10 werset, który wybawia ludzi prawego serca. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego. Jeśli się nie nawróci, on swój miecz naostrzy, swój łuk napiął i przygotował go. Przygotował na niego broń śmiertelną, a swoje strzały sporządził na prześladowców. Chciałem powiedzieć ci, że tak naprawdę, jeżeli się nie nawrócisz, to sam sobie robisz krzywdę, bo to nie Bóg cię karze. Ty sam siebie karzesz. Bo wiesz, bo Bóg ci dał to poznanie, że On istnieje, bo widzisz to wszystko dookoła. Wiesz, że na pewno to nie powstało z niczego ani przez przypadek. Przynajmniej na pewno masz taką pierwszą myśl, jak byłeś małym dzieckiem, ja taką zawsze miałem, że Bóg jest, tak? I nie masz usprawiedliwienia. Choćbyś nie wiem, jak się starał. Żyjesz w kulturze, w której na jakiś sposób słyszałeś o Bogu, słyszałeś o Jezusie. Masz dostęp do Słowa Bożego nieograniczony. Możesz kupić sobie 15 Pism Świętych dzisiaj, jak masz tylko fundusze. No, jak nie masz, nawet jak nie masz funduszy, to wystarczy napisać do jakiegoś chrześcijanina i on ci na pewno przyniesie sam jeden egzemplarz, tak? No i tyle, bracie i siostro. Myślę, że wystarczy w tym. Myślę, że to ci uświadomiło, jak ważne to jest. Jak ważna jest pokuta, jak ważne, że jest nawrócenie, odwrócenie się od swoich grzechów. I że nie będziesz na to czekał, aż zostanie ci 5 minut życia i wtedy się nawrócisz, bo nigdy nie wiesz, jak umrzesz. Ale pamiętaj, że jak tak myślisz, to Bóg wie, Bóg widzi twoje serce, Bóg wie, co ty myślisz sobie o nim. To nie jest dla Niego żadną nowością, tak? Więc nie oszukuj siebie, nie oszukuj Boga. Po prostu stań w prawdzie, stań z otwartym sercem przed Bogiem i wyznaj swoje grzechy, a On przyjdzie. Uwierz mi, przyjdzie, bo to Słowo jest prawdą i On wyleje na ciebie swoją łaskę i po prostu zaczniesz nowe życie. Amen.